Dzień dobry, widzowie. Dzisiaj przetestujemy sobie ciekawe lifehacki. Zobaczymy, czy one działają, zobaczymy, czy się przydają i zobaczymy, czy są super. Tak, wy jesteście super, jak subskrybujecie nasz kanał. I jak zostawiacie lajka. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to właśnie warto to zrobić. I co, bez zbędnego przedłużania przechodzimy do lifehacków. Więc tak, zaczynamy od gotowania makaronu. I ten makaron gotujemy w sposób następujący. W taki. Widziałam to kiedyś. Dość nietypowo, znaczy, nie? Ale to ma sens. Ma sens i jest takie, no, nietypowe, ale jednocześnie ale spodziewane. Ale niedobry makaron w tym lifehacku. Pan wyciągnął po prostu makaron z wody i polał go sosem barbecue. Niektórzy tak lubią. W każdym razie, gotujemy makaron. Bierzemy garnek, tylko trzeba właśnie tutaj dopasować, bo nie każdy sitko będzie pasować do garnka. Nie każdy garnek będzie pasować do sitka. No jakoś tak. Ten złe? Nie pasuje. A za małe? Za małe. Kolejny garnek. To dziki. Wstawiamy garnek z wodą, na razie z samą wodą. Już widzę pierwszy minus. Musisz nalać bardzo dużo wody. Ale ja ten minus od razu zneguję. Nie mamy dopasowanego sitka do garnka. Jak dobrze dokupisz sitko do garnka... No, ale wtedy musisz kupić taki garnuszek. Nieprawda. Taki niski, tak. W takim na przykład, do takiego garnka, możesz dopasować idealne sitko, które będzie wchodzić dotąd. I wtedy już tak nie jest. Także ja tutaj neguję to, co mówisz. Ale u pana też musiało być dużo wody. Bo pan też może nie miał dopasowanego sitka do garnka. No ale to wtedy będziesz specjalnie po to chodził i dopasowywał sitko, to bez sensu. To już tracisz czas, to już lepiej sobie ugotować normalnie w garnku makaron i wtedy po prostu odlać sitko. A to ty dzisiaj jesteś tą negującą, a ja jestem tu pozytywny dzisiaj. Tak. Zwykle to ja widzowie obalam wszystkie lifehacki, a Ola tutaj próbuje przekonać. No, ja uważam, że jest to ciekawy lifehack. Zobaczymy, jak on wyjdzie w finale. No dobrze, to jak woda się gotuje, to w międzyczasie przetestujmy kolejnego lifehacka, a tego zrobimy później, także oglądajcie koniecznie do końca. Okej, okay, mamy teraz mięcho i mamy nóż do pizzy. I wiesz, kroisz na przykład szynkę albo na przykład boczek do... I chcesz to szybko pokroić. Tak, i kroisz to do jajecznicy. To kroisz to nożem. I tak powoli, powoli, a tutaj... Tak. Jest szybko. Zróbmy test prędkości. Ja wezmę nóż. A ty weźmiesz już do pizzy i zobaczymy, kto szybciej pokroi szynkę. Czy to faktycznie się sprawdza? Dobra. Narzędzia zbrodni? Widzowie, u nas jest tak, że Paweł kroi szybko i tak po prostu byle jak, a ja zawsze kroję powoli, dokładnie, tak żeby wszystko było pięknie, ładnie, prosto i no. Mamy boczuć, widzowie. I teraz tak, masz to, ja mam to i kroimy. Na mniej więcej takie centymetrowe plasterki. 3, 4. Nie kroisz tak już szybko ty. No bo ja wolniej kroję, to musi jedna osoba pokroić, zobaczyć, czy jej szybciej to wyjdzie. Nie, no bez sensu to zrobiliśmy. Nie, ogólnie widzowie, nie robi mi to, czy przejadę to nożem tym, czy zrobię to tak. Zajmuje mi to tyle samo czasu. Nie, bo zobacz, na przykład tutaj. No. Widzisz, ten boczek, on jest taki, że ciężko jest go nożem pokroić w niektórych miejscach. Tak, bo się ciągnie. A tutaj na przykład, zobacz, bez problemu, bo tutaj nakładasz większy nacisk. Okej, okay. Plus jest taki, że w momencie, gdy jedziesz nożem, widzicie, ciągniesz jakby za sobą tę szynkę, powiedzmy, czy coś. I ci się robi taki misz-masz na końcu. A tutaj przez to, że to się kręci, to faktycznie nie ma tego efektu. Także przy takich rzeczach faktycznie może się to sprawdzić. No, wydaje mi się, że przy takim właśnie boczku, jakimś pruszciu, to jakieś takie rzeczy, może to się sprawdzić. No? Serio. Okej, czyli to jest przydatne, jak musicie posiekać coś na drobno i jest na przykład właśnie... To takie ciągnące takie klejące się. Tak. Ale też na przykład nie macie noża, są wszystkie w zmywarce. To można tego użyć jako zamiennik. Nigdy na przykład nie pomyśleliśmy, tylko zawsze wyciągamy noże, jemy. Bułkę też możesz masłem posmarować, jakbyś się uparł. Bierzesz to i masłem smarujesz. Możesz użyć jako wielofunkcyjny nóż. No. Tak. No, zaraz zrobimy z tego jajecznicę, teraz przechodzimy do kolejnego, tak? Mikser. Mikser. Jaki jest podstawowy problem, jak miksujesz rzeczy? Ja żadnego nie mam problemu, jak miksujesz rzeczy. Ja ci teraz zademonstruję, jaki jest problem podstawowy. Masz miskę i w tej misce masz na przykład ciasto na naleśniki, które jest rzadkie. No. Jaki jest mój problem? Daj mi. Noże chlapie. Noże chlapie, no. Odpal. Zobacz, jak chlapie po kuchni. Widzisz, tu jest woda. Zobacz, wszędzie jest woda, nie? Patrz teraz. Bierzesz coś takiego, tak zwany talerz papierowy. Mhm. I teraz ściągasz sobie te szczudły i wbijasz je mniej więcej na środku talerza. I teraz wkładasz z powrotem swoje szczudły tu. No. I patrz teraz to. Tylko, że to bardziej dedykowaną miskę musi mieć, bo ta jest trochę za mała. Ale teraz klapiesz. Tak, klapię. No bo mamy za małą miskę. No to jak weźmiesz większą miskę, to ci nie chlapie. Ale bo ludzie bardzo często mają mikser z miską dedykowaną, no dobra, do miksera, ale my nie mamy. Ale wtedy ta miska dedykowana nie powinna aż tak mocno chlapać. Patrz. No to tu już w ogóle nie będzie chlapać.
jest dobry facet. No nie, bo ja uważam, że jeżeli masz taką wysoką miskę, to raczej ci już nie chapie. Wysokość miski masz zazwyczaj do szczudłów tych. Patrz, jak masz miskę dedykowaną do miksera, no. Miałeś kiedyś taką? Mieliśmy taką. Mieliśmy na odcinku. I zazwyczaj jest tak, że to prawie dosięga dna, więc jest idealnie wyliczone do długości miksera, żeby też wymieszało z dołu. I wtedy bardzo często ci chlapie dookoła, chlapało na mnie jednokrotnie. My akurat nie mamy tej miski. Ja uważam, że to jest bez sensu marnować takie coś. No lepiej potem zmarnować 20 ręczników papierowych, żeby wytrzeć całą kuchnię dookoła. Uważam, że lifehack jest super. Tylko mi chcesz go na siłę znegować. Nieprawda. Może dlatego, że nie robimy dużych porcji, ale jak robimy jakieś naleśniki czy coś, no to raczej nam nie chlapie to, bo robimy po prostu małe porcje i tego nie jest dużo. Ale rzeczywiście, jeżeli ktoś robi dla całej rodziny albo robi dużo, no to rzeczywiście może to się przydać. Czyli? Powiedzmy, że zaliczone. No nie, no zaliczone. Jest, no. Uważam, że to jest przydatny lifehack. O, mamy teraz mokry blat. Już nie. Już się wytarłam. Mamy mokry blat. No. Więc mamy lifehacka na wycieranie stołu. A to ketchup musi być. To musi być ketchup. To w takim razie bierzemy ketchup. To jest ketchup challenge. Ty nie widziałeś go na TikToku? Nie. Kaluch go nawet sprawdzał. No dobra, więc mamy ketchup, widzowie. Bierzemy papier do pieczenia. No musimy mieć deskę jakąś. I dawaj deskę. To jest spoko opcja, bo generalnie jakbyście chcieli teraz to wytrzeć papierem, to najpierw to rozcieracie, wcieracie częściowo w ten blat, no właśnie, i tak dalej. To był tak zwany ketchup challenge na TikToku. Serio, dziewczyny podchodziły do chłopaków i mówię: wytrzyj to. I on do siebie uprawia papier i wyciera, a ona w najlepszy sposób. I sobie robiła tak. Dla mnie, według praw fizyki, to nie powinno działać. O kurde. Za dużo nalałam. Ale powinno się zmieścić. Zmęczyłam się przy tym. Ja byłem pewien, że to nie będzie działać. Ja byłem pewien, że to jest scam. Nie, no ja wiedziałam, że to. Za dużo osób to robiło. Nielogiczne to jest, że to przeczy fizyce trochę. Czemu? No bo jak to się podnosi? A no bo się przykleja sobie do papieru, no dobra, okej. Okay. Nie, no ma to sens. Fajny lifehack, tylko raczej nigdy go nie użyjemy. No jak ci wyleje ketchup, to będziesz pamiętał zawsze. W sumie tak, może użyjemy. Dajcie znać w komentarzu, czy wy kiedyś to widzieliście i nie ironicznie tego użyliście. I nawet nie jest klejący blat po tym. No właśnie, o dziwo nie. Nie ma smaku ketchupu nawet. Przechodzimy do kolejnego. Czy ty możesz mi powiedzieć, gdzie on próbuje się to kopać? I on tak odkąd wyściągnął ten ketchup. Co ty chcesz? Tu nic nie ma dla ciebie. To był tylko ketchup. Jak tam nasza woda na makaron? Ej, dobra, są bąbelki. Widzisz? Aha. To możemy wrzucać. Uwaga, wrzucam. Teraz tak. Mamy tutaj ugotowane jajka. Mhm. Jaki jest podstawowy, największy problem ludzki podczas jajek? Obieranie. Obieranie. Jak zazwyczaj robisz, obierasz? Pokaż na jednym. No i obieram. No i obierasz, się męczysz. No. Popatrz tam. Ty się męcz, a ja w tym czasie mam słoik, wrzucam jajko i robię tak. Ale patrz co mam! Mam żółtko! I to w stanie idealnym! Ale ja też mogę mieć żółtko, gdybym je sobie ściągnęła. Coś tu poszło nie tak, ewidentnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Ale weź drugi słoik, mam ich mnóstwo. To był po prostu za duży słoik, widzę. Okej. Ja tylko powiem, że widziałam tego lifehacka milion razy i zawsze byłam pewna, że on działa. No i tak musisz ściągnąć. Akurat widzowie, nagrywamy ten odcinek przed Wielkanocą, więc twojego lifehacka nie będziemy używać. Ej, jestem w szoku, bo chyba, że to jest kwestia jajek, bo czasami jest tak, że te jajka się rzeczywiście ciężko obiera. Te, moim zdaniem, mega szybko się obierało i były super. Za szybko, przez co się rozpadały w mojej słoiku. Taki lifehack w sumie nie do końca przydatny. Dajcie znać, czy on wam działa, jeżeli go próbowaliście, bo tak jak mówię, widziałam go milion razy na TikToku. I byłam pewna, że on działa, że jakby to jest niemożliwe, żeby to tak się zrobiło. Może mamy za delikatne jajka. Dobrze, moja kochana, jesteś głodna? Nie bardzo. Zrobimy teraz coś, co jak zobaczysz, to zgłodniejesz. Potrzebujemy czekoladę. Co na rzekasz? To jest
taki TikTok, jak Paweł próbował być romantyczny. Ale zobacz, to jest fajne na wieczór. Podpalasz tylko świeczkę i niewielkim kosztem masz czekoladę do truskawek. I dodatkowo, jak ci się skończy, to dalej sobie dorzucasz czekoladę. Bardzo szybkie, bardzo i fajne. Trzyma ciepło. Uważam, że użyteczne. I trzyma ciepło. Bo jak wrzucisz do mikrofali, to zaraz jest zimne. Użyteczne na imprezę, uważam. Sprawdźmy to. Mamy coś takiego. Mhm. Podpalasz świeczuszkę sobie, pięknie, ładnie. A się beznadziejnie tu wkłada. No bo to powinnaś włożyć i potem podpalić ogólnie. Teraz dajesz na to czekoladę. Ogólnie to jest do tego, że wkładasz tam świeczkę i tu wkładasz takie... aromaty. Tak. No to tak. Tu będziesz miała jeszcze aromat czekolady w domu. Aaaa. Widzisz, kroisz do tego sobie owocki na imprezę dla znajomków. Bierzesz albo wykałaczki, albo na przykład coś takiego mamy. To są takie paluchy fajne, takie o. Mhm. Nabijesz sobie na to banana. Dobra, kładziesz to osobno obok. A banany nabijesz na wykałaczki. Czekamy teraz, aż to się rozpuści i będziemy smakować. Jestem ciekawa, czy kiedyś to użyjemy. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że nie. Ja myślę, że tak. Okay. Mamy dwie rzeczy gotowe. W końcu zaczął się gotować nasz makaron. Już on chyba się gotuje 30 minut już. Testować go, on jest ready. No to dawaj, pierw makaron. Widzowie, generalnie ten lifehack polega na tym, że gotujesz to w sitku i wyciągasz tak i masz gotowy makaron. Tylko czekasz, aż to ścieknie. I to tyle. Nie musisz odcedzać. Ale czy to jest przydatne? Ja uważam, że nie. Musisz użyć za dużo wody, chyba że masz idealnie dopasowany garnek z sitkiem, ale dalej, co cię kosztuje, to odcedzenie. I tak tą wodę finalnie z tego garnka musisz wylać, nie? No. I tak musisz iść do zlewu, wylać tą wodę. Też tak uważam. A czy to wylejesz przez sitko i w międzyczasie wyleci ci makaron, czy nie, to już jeden grzyb. Jeżeli na przykład jest młodsza osoba, na przykład powiedzmy, nie wiem, jakiś nastolatek, dziecko czy coś, które ma sobie sam zrobić coś takiego. A to jest spoko. Bo może odczekać z tą ciepłą wodą, nie musi jej od razu wylewać. Dla Junka git na przykład, jak miał sobie gotować makaron. Albo jak ktoś na przykład ma bardzo dużo osób i gotuje wielokrotnie makaron. To wtedy też, no. To wtedy ewentualnie też może tak zrobić, nie? Bo tylko wyciąga cyk, wrzuca kolejne. Do tej samej wody, która jest już zagotowana i posolona. Także to takie raczej w codziennym użytku nieprzydatne. A teraz przechodzimy do naszej świeczuszki. Pięknie, ładnie się wszystko roztopiło. Bierzesz sobie i zobacz to. Klasa ogólnie. Klasa światowa. I masz przekąskę ze znajomymi. Bierzesz sobie tako. Wiecie, kończy się czekolada. Łamiecie, dorzucacie kolejnej, świeczka świeci się wiele godzin. Tanie, fajne, szybkie, a oprócz tego jak to umyjecie, ładnie może to sobie wyglądać i stać jako ozdoba na szafce. Zajebisty lajka. Tylko wtedy trzeba umyć przed użyciem. Bardzo fajne. To jest spoko. Będziemy z tego korzystać, 100%. Przechodzimy do kolejnego. Blender jest potrzebny. Ręczny czy taki stojący? Czym się różnią? Czerwony jest mega. No to ręczny. Teraz tak, masz na przykład w domu kawosza. I ten kawosz chce prawdziwą kawę. Zmieloną. To wystarczy ci coś takiego. My niestety nie mamy kawy, ale spróbujemy to na orzechach. Powiedzmy, że to są orzechy naszej kawy. Bądź orzechy musisz zmielić do czegokolwiek. Wrzucasz je tutaj. Teraz bierzesz folię. No i przykrywasz to. I przykrywasz to folią. Tak po prostu? Tak po prostu. Cyk. I teraz naciskasz tylko. Uwaga, uwaga. Fajnie, fajnie. O, orzeszki. No i w taki sposób zblendowałeś kawę dla znajomego. Fajny sposób. Jak to jest kawosz, to będzie zadowolony, będzie mógł zlizywać kawę z blatu. Ej, słabe to, bo ta folia pękła jakby od ciśnienia. Spróbujmy jeszcze raz. Trzeba dwa razy zasłonić. Jeszcze raz. Mamy sobie orzechy, znaczy nasze nasiona kawy. Dajesz na raz, na drugi raz i teraz na dwa razy, uwaga. Ty, no zrobiło się. No bo już, starczy. No nie, bo jeszcze tam pod spodem. No i masz. Ściągasz folię i nawet jesteś w stanie tak tą folię ściągnąć, żeby zostało w folii. Tylko nie wiem po co. No i klasa, i zobacz jakie masz ładne zmielone. Proszę bardzo. Piękne. Potrzebujesz do deseru, bądź kawę, to masz. Masz. Spoko. Kiedyś użyjemy, jak nam będzie coś takiego potrzebne. No jak są małe ilości, bo jak ogólnie nie są małe ilości potrzebne, no to wrzucamy do tego wielkiego blendera. Tak. A jak jest mała ilość potrzebna, to spoko. Ale równie dobrze można wrzucić je do szklanki i tego blendera włożyć do szklanki i zmiksować. Masz rację. Czyli ogólnie useless. Bo się więcej namęczysz i napracujesz z folią, niż to warte. Wydaje mi się, że tak. No, masz rację. Bez kitu masz rację, jakby... No, dobrze widzowie, przejdźmy do kolejnego. Moja droga, ostatni lifehack jest taki, że faktycznie najprawdopodobniej go wykorzystamy i nie jeden widz i widzka go wykorzystają. Okej. Patrz to. Masz kubek A i masz kubek B. W kubku A jest woda, w kubku B nie ma wody. Chcesz do tego kubka B przelać wodę z kubka A. Więc co robisz? Lejesz. Jaki jest problem? O, taki. Jest na to sposób. Wystarczy mieć ci drobną rzecz, którą zawsze masz pod ręką w kuchni, czyli łyżkę. Bierzesz łyżkę i teraz lejąc robisz tak.
pani to jakoś idealnie robi. Poczekaj chwilę jeszcze raz. No dawaj. Ups. A żeś zrobiła? Nie no, bo pani robiła to tak pewnie. Musisz wyczuć moc po prostu. Dobra, nie no, bez sensu to jest. Pani po prostu miała może odpowiedni kubek do tego. No bo pani miała taki zaokrąglony kubek, jak teraz widzicie, a mamy takie proste, ale tu chodziło o to, żeby to działało do każdego kubka, nie? Nie polecam tego używać, jednak beznadziejne. Beznadziejne. Zalaliśmy tylko całą kuchnię. My wycieramy blat, wy zejdźcie na dół subskrybować, widzimy się niebawem, yo! Bye!